Pompa wody stoi.
Wszystko muszę nasmarować. Chyba nigdzie nie leci. Zagrzeje i spuścimy stary olej. Hydraulika chodzi. Podnośnik działa. Dobra, niech sobie to na spokojnie wszystko spłynie. To jeszcze w filtry zerknę. Odkręcę koła, to jutro zmienię opony. Mam tam drugie całe, te się już do niczego nie nadają, więc odkręcamy koła. Milenka w akcji. Dobra, jedno mamy, tu nasmarowane wszystko, idę zacząć drugie. Thank you.
tutaj brak tego drugiego filtra oleju i zatkany po prostu cały ten, ta szklanka tą igłą, mogło być spowodowane tym, że albo nie mieli takiego filtra i żeby właśnie bez filtra nie stracić tutaj ciśnienia oleju, to po prostu odłączyli tą szklankę, albo właśnie było za małe ciśnienie oleju, żeby je zwiększyć, to też odłączyli tą szklankę, tak? Dziadek mówi, że tutaj remont silnika był kiedyś robiony, więc być może to jeszcze przed remontem i potem już tak zostawili, no nie mam pojęcia, ale tego filtra teraz nie będę szukał, bo to u mnie nigdzie nie dostanę już, trzeba zamawiać, szukać, więc myślę, że na razie wystarczy po prostu zatkać tak jak było i wyczyszczony świeży filtr, ten pierwszy, włożyć. Myślę, że to jest wystarczająco, jak na taki sprzęt. Igła zatkana. Sprężyna w środku. To jest troszkę zaleje tylko. Pukanki nie chcę robić, bo może tylko zaszkodzić. Żeby po takim czasie wypukać takiego gluta, to może się coś stać silnikowi. Dobra, teraz by się przydało elektrykę poprawić, żeby dało się już odpalać z akumulatora normalnie podpiętego. Plusowa klema już wczoraj czyściłem tutaj przy rozruszniku, jest w porządku. To teraz jeszcze masowa. Jeszcze to. Mm-hmm.